No, witajcie, słuchajcie. Jest tak. Witajcie, słuchajcie. Zajebiście, kurde, się zaczyna. Dzisiaj paczuszka, tak. W sumie to taka paczuszka nie od was, tylko paczuszka dla jednego pewnie z widzów. I od czego chciałbym zacząć, czyli to tak. Dzisiaj będzie reklama bez reklamy, słuchajcie, bo to żadna reklama. Przyjechało tutaj trochę sprzętów i musimy sobie te sprzęty posprawdzać, czy to wszystko działa. Przyjechał zestaw mikrofonów do akordeonu i taki mikrofonik AKG bez przewodówka, czyli ten taki standardowy WMS 40 mini set, ten, wiecie o co chodzi, wireless, nie? Czyli bezprzewodowa stacja i mikrofonik bezprzewodowy AKG. Sprawdzimy sobie dzisiaj, coś tutaj podłączymy, jakąś kolumnę aktywną czy coś. Musimy to wszystko posprawdzać, tak. Zestaw mikrofonów może na początek. On nie zadziała bez mikserka. Jakiegokolwiek miksera, tu jest akurat Xynix 802. Ten zestaw mikrofonów do akordeonu, ponieważ on ma zasilanie Phantom. O kurczę, nie z tej strony, ale na dzień dobry. Zaskakuje walizka, wiecie, bo to jest ten plastik taki, walizka ala od wkrętarki. Gwarancja, karta gwarancyjna. Co my tu mamy? Mini XLR-y. Oczywiście wszystko ma być na mini XLR-ach. I teraz tak, mocowanie do zapaśnych dali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, a trzy mikrofony. W zestawie są trzy mikrofony. O, ciągnie ala kominka. Słuchajcie, tu możemy sobie spinać je jak chcemy. To jest rozgałęźnik na dwa przody. Tu mamy trzy niezależne, pojedyncze ogumeczki. Trzy są tutaj. Zobaczcie, to są trzy gumeczki. I trzy bodajże powinny być... Nie ma trzech. Ale fajnie, tu wszystko jest na gumeczkach. O, zakładamy sobie pianeczkę. A mikrofony, zawodowy sprzęt, słuchajcie, jakby nie było. Reklama bez reklamy, cena 800. Nie jest źle. Zobaczymy, co to jest warte. Jak za 3 sztuki, nie jest źle, słuchajcie, bo nawet kurczę. Nie, to chyba nie od tego pianka. Mikrofonik. Dzisiaj sobie troszeczkę posprawdzamy. Dzisiaj będzie premiera. To zrobimy dzisiaj jako premierę, jako live. Wiecie co wam powiem? Nie, to jest magnes? Czy to co to jest? Nie, to nie jest magnes. To jest taki a la rzep. Drugą część rzepa naklejamy na akordeon. I mamy gęsie szyjki, nie? To jest takie kurcze, jakby to takie wygodne. To jest na stałe, słuchajcie, to musimy to odpinać. Gęsia szyjka, tak zwana. No dobra, będziemy to sobie zaraz testować. Piękna sprawa, trzy sztuki. Mamy trzy sztuki. Musimy sobie w gumeczki, o, pięknie wkładać. One wiszą. Podłączymy się dzisiaj do czegoś, zobaczymy jak to gra. Oczywiście nie posiadam akordeonu, a ten kto posiada ten akordeon, który będzie na tym sprzęcie grał, to po prostu no, powinien być big happy, nie? Z takiego zestawu do nagłośnienia jednego akordeonu. Trzy sztuki mikrofonów, metrowe przewody, tak jest, są metrowe przewody, się zgadza z opisem. Słuchajcie, się zgadza. Trzy gumeczki. Ja tych gumeczek sobie na razie nie wyciągam. Teraz tak. Love good. Czym to zrobić? Tam jest suwak jakiś. To sobie. To jest przejściówka z mini XLR-a.
na dużego XLR-a. O, jest mini, czyli podłączamy sobie jedną sztukę mikrofonu pod mini. O. Śliczna sprawa, kurde. Tu mamy gaina, a ten napis Made in China, wyprodukowany dla Unii Europejskiej, EU. Ale Made in China. No dobra, zobaczymy, co to się z tym zje. Tu mamy sobie taki fajny preambik, ale zajebista sprawa, wiecie co wam powiem? To waży. To jest metalowe. Jest na szelkę, się zapina. I robimy sobie w ten sposób. Możemy sobie użyć jednego mikrofonu bezpośrednio, tak jak tylko jednego, na przykład przez tą przejściówkę. Ale tą przejścióweczkę sobie możemy równie dobrze odpiąć i schować ją z powrotem. O. A tu sobie możemy zrobić tak. Szody i basy. Tu mamy mute, przełączniki, mikrofon pierwszy i mikrofon drugi, preampik. Mikrofon pierwszy to jest ten, podpinamy sobie rozgałęźnik i podpinamy sobie dwa fronty, dwa mikrofony od frontu, z przodu galeryjki. O, właśnie. Cyk. Siedzi. Do tego musimy zapiąć zasilanie preampu. Zobaczcie, mamy przody. Tu podpinamy sobie bas, trzeci mikrofon, do lewej ręki. To wszystko montujemy na... O. I mamy zestaw praktycznie trzech niezależnych, fajnych mikrofoników. Świetna sprawa. Z regulacją przodu i tyłu i basu. Teraz tak, co robimy dalej? Tą przyjściółeczkę zostawiamy. Tutaj piękne, ładne te rzepy do naklejenia zostawiamy. I musimy sobie to zasilić. A żeby to zasilić, słuchajcie, z kolumny aktywnej, ja tu mam zrobioną taką kolumnę aktywną, tą 400-watową. O, jeszcze jedna gumka. To chyba zapaśna była w zestawie do rzucili, bo są trzy i czwarta. Okej. Okay. O, zapniemy sobie walizeczkę. Musimy odpalić sobie miksera. Zobaczymy, co tu jest za mikser. Bardzo fajny mikser, sam go wybierałem do tego celu, bo to ma być małe, niezależne, z kolumną aktywną. Mamy tak, zasilacz, kurczę, bardzo profesjonalny, bo ze złączem, a co oni tutaj jest wideo, nie, inne piny są, trzy piny, tutaj nie wybieramy sobie tej folii, bo to pójdzie dalej z powrotem do klienta. Zasilaczyk, musimy sobie to sprawdzić, jak to sobie zadziała. Zasilaczyk pakujemy tu. I wyciągamy tak oczywiście karty kwarantanny. O, cały, zobaczcie, gdzie są gainy? Behringer. Naklejka Behringera, dobra, sobie leży. Wysypał, tak, już więcej nie ma, czyli chwileczkę zostawiamy. Mikserek Behringera. A jak on tutaj zapomniałam. Mały, zgrabny do nagłośnienia tylko akordeonu i wokalu. Musimy taśmę bezbarwną przeciąć tak, żeby to bardzo nie pouszkadzać. Ale coś tutaj zakleimy. O. O. Się wydostać. Robi wrażenie, słuchajcie. Jak na pierwszy rzut oka, pięknie popakowane. Kurde, wszystko solidne, metalowe obudowy. To nie... Czy to plastik? To plastik, ale całość jest solidna.
obudowa. Kiedyś widziałem taki samet, tylko chyba bodajże te złote czy srebrne. Phantom. Ma! Słuchajcie, ma przycisk Phantom, czyli mamy zasilanie. Będziemy mieli. Chyba na wszystkie mamy. Dobra. Włączmy sobie zasilanie. Okej. Pyk. I teraz tak. Kawałek kabla z 220. Włączmy sobie zasilanie miksera. Okej. Okej. Phantom plus 48 V zasila. Zasila. Ale czy to idzie na mikrofony? Teraz tak mamy. Height, midway i low gain, czy low gain, kurde, no gainy, no bo to są filtry korektora, czyli trzy barwy, FX, czyli wyjście na powrót na efekt, mine outy, takie ma outy, no tak, dobrze, ma jacki na outy, czyli jack, będziemy musieli spiąć, jack, kolumny, kurde, czy mam dwa kable. Jeden widzę, drugi nie wiem, bo to mono są, tak? Dobra. Będziemy musieli właśnie pokompletować, jeszcze dorobić zestaw kabli do tego, bo do tego urządzenia musimy dorobić 10 metry przewodu do akordeonu. A mikrofon będzie bezprzewodowy do wokalu. Do wokalu ma być bezprzewodówka i jest bezprzewodówka. Nie wiem, czy go rozpakowywać, ale musimy sprawdzić. Tutaj jest. Dobra. W porządku. Jest taśma, także tutaj nie ma problemu. Gorzej z otwarciem. No dobra, to za chwileczkę do tego przejdziemy, bo to będzie oddzielna sprawa. A tutaj sobie na początek. A co jest? No tutaj mi się rozbiło. Dobrze siedzi. Już myślałem, że coś tutaj nie łączy, ale wszystko łączy. Dobrze, znowu wcisnąłem. Za delikatny jestem po prostu, żeby nie pouszkadzać. No i dobra. Mały zestawik do akordeonu. Musimy teraz znaleźć żeński, męski kabel XLR. I teraz tak, wyłączymy zasilanie sobie tutaj tego. A gdzie on ma wyłącznik w całości? Ma gdzieś tu z tyłu? Nie ma. Mamy numer. Producent nie pomyślał, chyba że na zasilaczu. Też nie ma. 18,5 V. I teraz tak robimy. Tu ładamy sobie XLR-a. Mikrofon pierwszy. OK. Tu mamy volume. Dobrze. Panorama, lewy, prawy. Dobrze, może być. Zobaczymy teraz jedną rzecz. Czy... Kurczę, ale ja ślepy jestem. Muszę sobie doświecić. Jeden. Dwa. Czy te mikrofony? Dobra. Aha, on sobie sam wybrał 48 V. Numer. Volume. Tutaj volume. Dobra, zobaczmy na początku, czy to zamiga. Ojej. Ojej. Dobra. Tu na max. Tu na max. No i teraz tak, panorama nie ma. FX na 0, wszystko na 0. OK. Jest pięknie. Słuchajcie. Ja. Raz. I teraz przody. Przody. Mamy dwa przody na. Tak jest. To są dwa przody. Dobra, to są dwa przody. Raz. Ekstra. Baniera. Teraz tak. Ściszmy sobie. Raz, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa, tak, to są pierwszy, to są przody, tak jak podłączyłem, drugi to są basy. Wszystkie mikrofony pracują, słuchajcie. Tu mamy sobie regulację przodu i tyłu.
przy sobie akordeonista ma preambik. Piękna sprawa. Wszystkie pracują, dobra. No to dobra, to teraz tak. Podłączamy się dalej. Odpinamy, musimy odpalić mikrofon bezprzewodowy. O, oczywiście karta gwarancyjna, instrukcja. Co my tu mamy, słuchajcie? Patrzcie, mamy paluszka w środku. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Tu może bliżej się to przestawię. Robi wrażenie, słuchajcie. Nie, no kawa musi być. Robi wrażenie, bo paluszek, jeden, Energizer. Co my tu mamy? Tu mamy bodajże zasilacz do stacji, do bazy. A nie, jeszcze jakieś mamy tak, przejścióweczki. O, następna taka przejścióweczka na 220. Wszystko jest tacy. Tu mamy jeszcze jakąś inną. No, na Ameryki. No, kurde, same przejściówki. I Anglia, nie angielska. A zasilaczyk jest taki. O. Później to będziemy wszystko pakować. Mamy zasilaczek. Kurde, fajna sprawa. Takie zabawki. Tak powiem, ale robi wrażenie to. No pomyśleli, zobaczcie na ile kraje. Też Made in China pewnie, a może? No dobra, wszystko pięknie, ładnie. To się tak wkłada. Aha, tutaj jest izolacja, nie ma nic, słuchajcie. Fajna przejściówka. Tu mamy izolację, o, pyk. I mamy ładowareczkę zmontowaną, dobra. Ładowareczka zmontowana, więc reszta przejściówek z powrotem trafia. Inne standardy mnie na razie nie interesują. No dobra, to teraz idziemy do bazy. Weźmy sobie bazę, stację. O kurde, panie CB radio, metalowe. Ty, metal, kurde. Patrzcie. Magnes, metal, kurde, metal. No, jestem pod wrażeniem. Niby to małe, niby to takie, wiecie, w miarę tani sprzęt. Znaczy nie jest to z górnej półki. No dobra, gdzie jest mikrofon? Tutaj gdzieś się schował. Co jest? Się rozłączył ten stream? Coś mi tutaj pikają te kamery. Mamy mikrofonik, piękna sztuka. Mini Pro. Kurde, sam sobie taki kupię. Wkładamy jednego palucha. I to powinno już działać do 50 metry. Sprawdzamy zasięg. Słuchajcie, sprawdzimy zasięg. Idziemy sobie drogą kamerą. Dobra, tu podepnijmy sobie tu. To podepnijmy, ale nie dali, kurde, kabla, jack. Czy dali? Czy w zestawie jest kabel? Nie ma. Jednym słowem, trzy kable jack będą potrzebne, krótkie, do podłączenia do wzmacniacza albo XLR jack. To podłączamy sobie o, takim kabelkiem krótkim, drugi nie dupa, nie taki kabel, nie w tę stronę. O. Czekajcie, wyjście to ma liniowe, balancet, audio out. To musi być stereo jack, kurde, nie mono, bo jest balanserem. Balansowany sygnał, no nie wierzę. No to już teraz wiecie się czego spodziewać, słuchajcie, po Behringerze. No nie ma. Nie dali przewodu. Jack. Nie ma. Słuchajcie, nie ma.
Dobra, ale przynajmniej wy wiecie co zróbmy. Zróbmy w ten sposób, że włączmy go. Zobaczmy czy baza zadrgiła. Raz. Działa. Działa pięknie. Jest ok. Jest zielona diutka. Że zadrgiło. A! Musimy zrobić wolumę. Jeden! Nic. Nie tego, nie daje mi. Na przester nie możemy wejść, a czemu? Raz! Jakby była cisza. No dobra. Podłączmy sobie teraz kablem do miksera. Dobra. Jeden jakiś jack. I weźmy sobie na przykład, zobaczymy najpierw podliniowy, aha, to jest balans, no to, o, zobaczcie, to jest właśnie z balans, przejściówka z balansera na zwykły. Tu mamy stereo i plus, minus i oddzielna masa, a tu już mamy plus, minus masę zmostkowanej. I możemy śmiało podpinać sobie taki mikrofon. I teraz tak, linę 3, linę 4. 5-6 mikrofon, linę i dobra, mam. Raz, teraz zobaczmy. Jeszcze raz, moment, to jest włączony. Raz, na środek, raz, jest, działa wszystko. Pięknie chodzi, słuchajcie. Zaraz zobaczymy, wiecie co jeszcze zrobimy? Zrobimy, że może to podłączymy pod live'a, nie? Urządzenie, dobra, wyłączmy go. Okej. Okay. Kurde, piękny mikrofon. A, HT40, słuchajcie. HT40 niby to taki jeden z tych najtańszych AKG, no ale AKG. No. Harma jakiś się nazywa. Będziemy to testować za chwilkę. Teraz tak, to mamy, te mikrofony mamy podpięte, do wokalu mamy podpięte. Teraz by się przydał jack, dwa jacki. Dwa kable po jacku. Nie wiem, ale chyba znajdę po prostu. Trzeba będzie podorabiać te wszystkie przewody, bo tu patrzę, że przewodów mi brakuje na warsztacie. Albo wyskoczyć, bo... Podłączmy sobie teraz tak. Tutaj stoi taka moja kolumna aktywna. Tu mamy wzmacniacz. Podłączymy sobie to. Zobaczymy, jak symetrykiem tu idzie. No przejść. Tymczasowo na razie. Włączymy zasilanie. Kolumny. Out lewy. Albo prawy kolejny. No dobra, teraz tak. Zróbmy sobie tutaj. Jakieś szumy są. A, Raz, jeden. O, tym jest dużo zarówno zrobione. Raz, dwa. Tutaj możemy sobie wszystko regulować. Ale ten całkiem inaczej ściąga. To jest do basu. Typowo do basu, słuchajcie, mikrofon. Ręki. Ale wali. Raz. Tu możemy sobie teraz dać sopranu więcej. Pas troszeczkę zdjąć. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, środka. A tutaj jeszcze musimy sobie też ustawić pas sopran.
bo... O kurde! Słuchajcie, przy tych mocach, co tu są, trochę kurde, trochę za małe pomieszczenie, słuchajcie. Praktycznie rzecz mówiąc, to tutaj mamy wszystko. Tu mamy wszystko, fajnie. Możemy sobie, tak, wyciszmy sobie cały akordeon, to ten biały, wiecie, pierwszy, no, wszystkie mikrofony ściszy, nie? Raz, dwa, jeden, jeden. To jest całkiem inne RIA. Znaczy, to tak pracuje jak przez RIA, nie? Inna charakterystyka w ogóle. O, za to przody już mają dużo więcej sopranu. No, ale to jest instrumentalny, nie? Chodzi o to, żeby w tym było w ten sposób, że stukam w rączkę. Rozumiecie? Miechem macham, na przykład. I ja mikrofonu, ja tego w kolumnie nie słyszę, nie? A dotknę mikrofonu i w kolumnie słychać. Raz, dwa, a ściąga elegancko. Kurde, zawodowy sprzęt. Dobra, nie będę się podniecał, bo to nie jest z górnej półki sprzęt, ale działa. O, ten to w ogóle, kurde, jazda. No bo to jest typowy do wokalu. Dobra, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, ale kurde, czad. No jestem pod wrażeniem, słuchajcie, tego mikrofonu. Sprawdzamy zasięg, idę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, jeden. Raz, jeden, 50 metry, 60, raz, dwa. Dobrze działa, już zaczynał szumieć, ale słuchajcie, o teraz mam gdzieś 40, 30 metry, 20 od bazy, 10 metry, już jestem. Wiecie, co wam powiem? Bardzo fajnie, bo wyszedłem gdzieś pewnie z 80 do 100 metry. Zresztą widzieliście, ile mnie nie było. Się obróciłem i zaczął szumieć, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, raz. No kurde, ale jaka jakość jest. Jakość jest normalnie the best. Jest dobrze. Dobra. Wszystkie mikrofoniki posprawdzane. To teraz się bierzemy po prostu, słuchajcie, za kable. Muszę podrabiać do tego zestawu jeszcze kable. To też gdzieś około, no nie wiem, ale trochę mi to będzie, że tak powiem, kosztować. Kurde, kolumny bardzo fajnie zawodowo się spisują, bo tu mam oddzielny bas, oddzielnie sopran, oddzielnie górny, oddzielnie dolny. Dwa wzmacniacze oddzielne, niezależne na soprany, dwa niezależne na basy. W sumie kilowat mocy dwie kolumny. Ale tu nie ma co tutaj rozkręcać. Kurde, no będzie fajny sprzęcik taki skompletować można do właśnie do grania, nie? Czyli akordeon, przenośny mikrofonik. Powiem tak. Nieźle. A jeszcze zaraz wam pokażę na koniec niespodziankę. Tylko najpierw popakujemy to wszystko tak jak było. Bo wszystko działa. Tak się zastanawiam. To może teraz, jak już to mamy na wierzchu na stole, to przetestujmy, porównajmy. I jeszcze, a tutaj nie ma jak za bardzo przetestować, bo to trzeba było właśnie generator, oscyloskop podłączać. Ale w następnym odcinku jeszcze jeden fajny mikserek z rejestratorem. Ale to już w następnym odcinku, także łapeczki stawiajcie, wspierajcie ten kanał, tam na dole jest link do zbiórki. I tylko tamtędy, bo YouTube kompletnie nie płaci. Dzisiaj reklama bez reklamy, bo chciałem pokazać mniej więcej, co możemy się spodziewać. Na pewno się nie spodziewajcie przy mikrofonie jakiegokolwiek kabla połączeniowego,
bazę z tym, z czymkolwiek, nie? Czyli jest goły mikrofon, nic więcej nie ma, żadnych kabli nie ma. Przy tym, przy mikrofonach, przy zestawie mikrofonów, bardzo dobra czułość i bardzo dobra izolacja mikrofonu od reszty, od gęsiej szyjki, nie? Czyli po prostu na 100% możemy... Zobaczcie, ale zrobiłem tak głośno, że tutaj już... No... Bardzo dobra charakterystyka do... Niekoniecznie akordeon, słuchajcie, tym możemy nagłośnić gitarę, możemy nagłośnić... co jeszcze, akustyczną na przykład, jakąkolwiek... Słuchajcie, patrzcie, nie ma sprzężenia, a ja sam siebie teraz jak mówię, sam siebie w kolumnie słyszę, mam tak jakby odsłuch. Czyli one konkretnie zbierają otoczenie, a nie zbiera szorowania, słuchajcie. To tu będzie słychać. To mi się podoba, nie? Konieczność zasilania fantomem. Bez tego on sobie sam, zobaczcie, sam sobie wykrywa. Odpiąłem, wyłączyłem fantom 48V. Czemu nie gaśnie? No, gaśni. Aux return nie ma. Dwa kanale to room. Dwa kanale to mixer. Dobrze, to niepotrzebne. Może tutaj się włączył. O, w ten sposób. To możemy sobie podpiąć XLR. A to mamy numer. Wyłączmy zasilanie tego mikserka. Skąd te 48V tutaj? Okej, okay, patrzcie, nie ma. 48V się nie pali. Podpinam sam z automatu, się powinien uczyć. Pyk. Nie ma, nie? Włączam zasilanie. Jest. Sprzęcior działa, tylko teraz o, sam siebie fajnie słyszę, słuchajcie, z kolumny, super to ściąga. Wiecie co wam powiem, może by faktycznie zastosować, ale kurde, jedna sztuka samego mikrofonu kosztuje tam 500, no można kupić trochę taniej, gdzieś 420 zł jedna sztuka, a trzy w komplecie, do tego preamp, dodatkowy preamp do pojedynczego mikrofonu, walizka, i kosztuje 800 tam bodajże... 820 zł, czy jakoś tak. Dodatkowy preampik do pojedynczego mikrofonu. Zaraz go też jeszcze przetestujemy, słuchajcie. Żeby nie było, że coś nie chodzi. Bardzo fajnie mi się, kurde, tutaj to podoba. Sklep mi się spodobał, bo bardzo szybko, dosłownie wczoraj po południu zamawiane. O 14, dzisiaj o 14, 24 godziny. Dobra, odepnijmy sobie tak, ten mikrofon, podepnijmy sobie zasilanie preampu, chociaż może na odwrót. Zróbmy to sobie na odwrót, bo tutaj mamy taki mini XLR, pojedynczy mikrofonik, ok. A, dodatkowo rozgałęźnik na dwa fronty. Dodatkowy preamp, jakby jeden się zepsuł, to mamy, kurde, nie ma problemu, się podpinamy z pojedynczym i to wszystko, nie musimy ciągać tego ustrojstwa. Jak na scenie, to nie musimy tego ciągać. To wszystko ten nagłośnieniowiec zrobi za nas. Nie musimy mieć tutaj głośni ciszej przy akordeonie, tylko wystarczy ala długopis, słuchajcie, mazak. Wpinamy do paska jeden mikrofonik na wierzch, ściąga w otoczenie, nie ściąga miechu, ciągania. No i co dalej? Teraz tak. O! Dobra, za bogato, słuchajcie, ale krzyknąłem w tamte kolumny, kurde. Ale pięknie, pięknie zbiera. Wiecie co wam powiem, jeden taki mikrofon z takim preampem podłączyć się pod OBS-a, pod kompa i mamy załatwione audio, kurde, praktycznie studyjne audio do nagrywania filmów, nie? O, w tej chwili to nie ma. W tej chwili to jest. Ja tu mam połączane te wszystkie kompresory.
Ale fajnie, 5500 widzów, słuchajcie, ogląda naszą premierę. Znaczy w trakcie, praktycznie prawie idzie na żywo ta premiera, bo nagrywane to jest praktycznie, ja w tej chwili, jak wy to oglądacie, to ja to dopiero pakuję, a kable jeszcze zaczynam działać z kablami. Ale zbiera, słuchajcie, fajnie to chodzi. Kurde. Może jeszcze tak ten basy troszeczkę zmniejszyć, o, żeby nie... A wszystko jasne. Gdzie, co tutaj jest potrzebne? Wyciszmy go. Tu jest potrzebna ta gumeczka. Może tak, przyciągnijmy sobie to najpierw. Załóżmy... Załóż gumę na instrument, tak? Na gitarę to rozumiem, ale... Nie na akordeon. Dobra. Ale kongo. No dobra. To teraz zobaczmy. O. Teraz, ale. Teraz nie ma tego. Nie no, jest, ale jak dużo basów dasz, to wtedy jest. Ale kurde, wiecie co wam powiem? To naprawdę pięknie, zawodowo ściąga. I patrzcie. Praktycznie nie słychać, a ja z takiej odległości elegancko sam siebie w tej chwili przez kolumnę słyszę, nie? Odwróciłem ją w tamtą stronę, żeby mi tutaj się nie sprzęgało. Troszeczkę sopranu mogę zdjąć. Basu nie trzeba, środka mogę dodać. No bajka. Kurde, jestem bichepki zadowolony z tych mikrofonów. Ja myślałem, że to będzie jakiś shit. Że to pojemnościówka to Okant D. No, ale do instrumentu. Zobaczmy. Zobaczmy. Ja używam na przykład gitary, tutaj sobie przyklejam tego szura swojego, tego małego, o. Taką bezprzewodówkę, nie? Ale to... Zobaczmy jak to będzie, tylko że... Kurde, ściąga, słuchajcie, ściąga pięknie. Tylko no nie będę jej trzymał. Tutaj sobie włożę, o, na kolano. Nie widać, ale numer. O! No muszę ją nastroić, tę gitarę. Ale dobra, nie będziemy tutaj nic kombinować, nie? Kurczę, tak blisko kolumny, słuchajcie. Ten mikrofonik ten. I tak fajnie zbiera, a nie ma sprzężenia. Holender, no. Jestem w szoku. Mile zaskoczyła cena do jakości. Naprawdę... Jeśli chodzi o te mikrofony... To jest naprawdę git. Bo są mikrofony za sztukę 1000 zł. A tu komplet kosztował 823. Gdzie mamy dwa niezależne preampy. Jeden pojedynczy, jeden podwójny lub potrójny. Bo tutaj jeszcze dodatkowo preamp jest podwójny, tylko mamy przejściówkę. Dobra, dosyć tego marudzenia. Wyciszmy to wszystko, bo tu nie ma sensu. Poskładajmy te zestawy. Naprawdę fajny sprzęcik się szykuje. A w przyszłych odcinkach będziemy testować mikserek podobnej wielkości, ale z rejestratorem. Pozdrawiam. To by było na tyle. Słuchajcie, łapeczki do góry i wspierajcie kanał jak możecie, ponieważ nikt mi za te filmy przez ostatnie 4 miesiące ani grosza nie
za filmy. Nie od was, tylko za filmy. Nie mylić tego. Nie dorzucił. A tutaj macie praktycznie, nie to żeby tu była jakaś tam recenzja takiego, tych mikrofonów i nie to żeby tu była jakaś tam reklama, tylko to po prostu był kupiony sprzęt, zakupiony specjalnie pod zamówienie. Dzięki za obejrzenie. Ale jeszcze na koniec zrymowałem. Pozdrawiam.